stańmy do walki raz jeszcze. Świat potrzebuje bohaterów, nie możemy odmówić. Jesteście ze mną? Cześć, witam moi drodzy, z tej strony Konrad i tak jak obiecywałem w ostatnim filmiku aktualizacja 1, teraz zapraszam was na filmik o Anie. Ana, czyli najnowsza bohaterka z grupy wsparcia, teraz będziemy mieli 5 bohaterów tutaj, no i jest dosyć specyficznym bohaterem, już troszkę chwilę nią tutaj grałem na obszarze treningowym i przyznaję, no jest ciekawa. Historia Any jest dosyć prosta, no znaczy prosta, była założycielką Overwatch i jest obecnie mamą Fary. Tej oto tutaj. I wraca po wielkim, długim okresie, kiedy jej nie było. Została ranna przez wdowę. To widać na filmikach, można to łatwo też sobie zobaczyć. No i wraca. Dlatego między innymi ma takie jedno oko. Ja sobie kupiłem taką fajną, białą skórkę. Mi się bardzo podobała. No ale my przejdźmy na obszar treningowy. Moi drodzy, podstawowa broń Any. 8-strzałowy pistolet. No i zadaje takie obrażenia troszkę z opóźnieniem. To jest strzał bez przycelowania, jak widzicie, na 3 razy. No strzelmy w głowę. Troszkę więcej schodzi, ale bez wielkiej różnicy. To jest podstawa, przeładujmy. Teraz strzał z daleka, żebyście zauważyli jedną rzecz. Przejdźmy sobie tutaj do tamtego, celujmy. Raz, dwa. Dosyć dobra szybkostrzelność. Na 3 strzały też. Sprawdźmy, jak sprawdza się to w strzelaniu w głowę. Przejdźmy może do tego. Raz, dwa, no też na 3. Na 3 razy takie obota, czyli około 35, może 40 punktów tam zadawało obrażenia. Spójrzcie jeszcze jedną rzecz. Strzał wystrzeliwany bez celownika leci chwilkę, prawda? Widzicie, że on leci. Teraz spójrzcie na strzał wystrzeliwany z celownikiem, jest od razu przy celu. To też może być interesujące. Rozłożenie celownika zajmuje o wiele krócej niż we wdowie. Zresztą we wdowie zostało to troszkę poprawione, czyli dłużej celowała, bo była troszkę za bardzo, jak to się mówi, OP. A tutaj widzimy schowanie celownika to moment i rozłożenie, ale obrażenia są niższe, więc co najważniejsze, jeżeli są niższe obrażenia, nie będzie nam to robiło takiej wielkiej różnicy. No dobra, przejdźmy do tego, że strzałem możemy też leczyć sojuszników. Tak, widzicie, oczywiście trzeba trafić, możemy też przycelować z tego, z celownika i możemy leczyć. To jest około 30 punktów, z tego co widzę. 3 te kreseczki, każda to 10, więc... Nie jest to dużo bardzo, ale to jest zawsze wzmocnienie, prawda? Mamy 8 kul w magazynkę, będziemy walili do kogoś, kto stoi z frontu, no to możemy mu pomóc. Spójrzcie teraz na podstawowe, na dwie podstawowe jeszcze zdolności Any. Moi drodzy, uśpienie na lewym shifcie, standardowo ustawione. Co robi uśpienie? Idzie spać. Ma 4, 5 sekund około, może 6 nawet, 5 sekund uważam. Na uśpienie. No i co najważniejsze, jeżeli uśpicie gracza, to też musicie komunikować się z drużyną, no bo jeżeli go uśpicie, to teraz spójrzcie jeszcze raz i strzelicie do niego, to on wstaje. Co prawda dostał trochę obrażeń, ale nie ma to żadnego już tutaj znaczenia, bo już strzela znowu. W przypadku, gdy uśpiliście świniaka, bądź nie wiem, bądź kogoś, kto wam sprawia zagrożenie na bliskim kontakcie, bo uważam, że do tego jest ta zdolność, no to lepiej, żeby drużyna go nie obudziła, a wy na przykład shift i uciekamy gdzieś dalej, aby on miał problem z trafieniem nas. Nacelowujemy sobie na jego łepek i bach, i bach, i bach, i bach. Strzela około co sekundy, więc to może sprawić czasami nam problem, więc musimy być celni. Przede wszystkim musimy być celni. Moi drodzy, E. E pozwala na osłabienie przeciwnika, proszę. Obaj przeciwnicy zostali osłabieni i obrażenia... Nie, obrażenia chyba nie wchodzą mocniej, więc nie ma tu żadnego znaczenia. Ale też E pozwala leczyć naszych. Widzicie, dostali wzmocnienie. Przez jakiś czas, przez 3 sekundy to wzmocnienie działa i leczy ich. Oczywiście teraz już musimy znowu reperować tutaj te boty, dlatego że działa to tylko przez moment. Oczywiście pomożemy sobie w tym. Oczywiście spójrzcie jeszcze jedną rzecz, jeżeli walniemy to nawet w złym kontakcie, tak? Sami się leczymy, widzicie strzałki do góry, więc to też fajne mi się wydaje, że mamy apteczkę pod ręką, stajemy się troszkę jak żołnierz. Zresztą zobaczycie sobie skórki Any, zobaczcie sobie tam te fajne, klasyczne, legendarne, przypominają trochę oddziały Overwatch, te początkowe, z samego początku istnienia Overwatch, czyli są niebieskie takie mundury. No dobra, moi drodzy, zostaje nam jeszcze Ultimate. Ultimate, czy Ulti, tutaj najlepiej by było
zobaczyć na tym, co strzela, bo ulti daje wzmocnienie sojusznikowi. On jest szybszy, trwa to długo, 6 sekund, no tutaj zabił od razu. Trwa to około 7-8 sekund. Jest szybszy, jest silniejszy, zadaje większe obrażenia i ma więcej życia, jest chroniony, więc warto grać tym razem z sojusznikami, dlatego że rzucę ci i ty jedź ich zaatakuj na punkcie bądź tam, oznacza wtedy, że dane kogoś tak zwanego buffujemy, dajemy mu naprawdę kopa i on może przechylić sprawę, bo spójrzcie dobrze, naprawdę ten, jak widzieliście, naprawdę działa to długo. Moi drodzy, jeszcze tutaj nabiję jeszcze raz ulti, żeby nie było. Tak. Chyba chce ci się spać. No, obudźmy, zabijmy go. Oczywiście wiecie, przeciwnik śpi, dostał jakieś obrażenia, tak? Możemy to... I co najważniejsze, zobaczcie. Teraz ulta ładuje nam się też za leczenie. Żebyście wiedzieli dobrze. To jest już poprawione w tym patchu, więc jeżeli leczymy się skutecznie, ładujemy sobie ultę, więc ulti. Poprawnie się wyrażajmy. Więc moi drodzy, używajcie ulti nawet jako medyk, dlatego że wtedy... Już teraz niech go zabije, ja mu go pomogę. Niech się pojawi zaraz od nowa i wtedy rzucimy na niego ulti i zobaczymy już na sam koniec, jak ta postać sprawdza się tutaj na obszarze treningowym. Oczywiście, proszę. Masz wzmocnienie do boju. No to obrażenia na pewno zadają więcej, ciężko powiedzieć, ale trwa to sporo, bo trwa to 8 sekund chyba mi się wydaje, może dłużej. Już nie będę tego liczył, ale tak jak widzieliście, jest to sporo czasu na działanie, więc grajcie dobrze, Anno, grajcie z głową, a ja zapraszam was na króciutką partyjkę z przeciwnikom SI, już nie na multi, zagrajmy sobie Anno w boju. Dobrze, moi drodzy, to Anno, postrzelajmy sobie trochę do SI, nie będzie to najprawdopodobniej wielkie osiągnięcie, mogłem podejść trochę bliżej, ale obstawiam, że oni tu wszyscy będą, no właśnie. I już, i Winstonowi żeśmy pomogli, no zabito całą drużynę, podejdźmy bliżej, aby sprawdzić, jest to poziom, tak jak widać, łatwy, więc oni tutaj nie, no właśnie, biegną. Nic ci nie będzie. I znowu mamy zabito całą drużynę. Jest to możliwość sprawdzenia zdolności na bardzo niskim poziomie. Tak jak widzicie, spójrzmy. Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. No dobra, leczenie całkiem wychodzi. Tak jak widzicie, trzeba trafiać. I on dostaje wtedy wzmocnienie. To tak jest 3 kapki chyba on opuszcza. Masz wzmocnienie do boju. No jak widzicie. Został zabity. Dobrze, my chodźmy tutaj. I wzmocnienie dla Winstona. Anna zabita, bardzo dobrze. No to widzicie, to jest bardzo spokojna rozgrywka. Tutaj bardzo dużo dzieje się z przodu. I my tak naprawdę nie mamy pola do popisu. Tak jak widzicie, rzuciłem Z, ale tutaj gracze sami sobie pomóżmy. Nie warto go leczyć. Widziałam go. Przeżyjesz.
Tak jest, leczenie dla całej drużyny, bardzo przydatna sprawa. A my sobie wejdźmy tutaj na balkonik, zobaczmy jak tam Ana się tutaj będzie sprawować. Czy tutaj mamy walkę o punkt? Oni dostaną osłabienie. Tak jest, zlikwidowana. No, trzeba trochę iść, oni teraz poza falami. Wzmocnienie, udało się. Mamy ulti. No, użyjmy na krasnoludzie. Do boju. Tak jest, no widzicie. Daje radę Ana. No i przede wszystkim bardzo dużo trzeba pomagać drużynie. No idzie strzałem snajperskim zrobić dużo, jednak przyznaję, przełączanie celownika czasami jest... No... Wracaj do boju. Na pewno pójdą tędy, my możemy sobie zostać tam. Oho, ktoś tam zginął. Tak jest, osłabienie i moi drodzy strzał, więc to akurat wyszło dobrze. Tu jesteś pełny zdrowia. Zostało 30 sekund. Pozwól swój pełen potencjał. Nie dajmy sobie zająć tego punktu. Przejdź przez źrenicę. Zarya poszła spać, więc się udało. No, mówię, troszkę, mam nadzieję, zaprezentowałem wam zdolności tutaj Any. Tak jak mówię, użyta ulta, tam użyłem na krasnoluda, wcześniej na Winstona, więc no, było to co nieco widać tych zagranic zdolności. No, na pewno żołnierz tam działali. To była partia z botami, prawda, jak to się mówi, z SI, więc nie było tutaj rewelacyjnie. Oczywiście lepiej sprawdzić to w normalnym boju, ale tu mogliście zobaczyć, jak to wygląda, czyli było troszkę leczenia, no i przede wszystkim strzelania do przeciwników. Oczywiście zauważyłem, że bardzo przydatna jest ta bomba, bo ta leczenie albo osłabienie przeciwnika bardzo się przydaje. No cóż, no tutaj dajmy, mnie nie ma w ogóle. I jeszcze raz na sam koniec, moi drodzy, chciałbym co nieco wam pokazać o Anie, czyli tutaj to, co jest fajnego, czyli skórki, emotki, pozy i reszta tego całego zestawu, który niedługo nam dojdzie. Moi drodzy, skórki ja sobie kupiłem za 250, tą, nie zdobyłem jej spokojnie, zdobyłem sobie łaskawą, chociaż sądzę, ta dzierżba też jest fajna, ale te inne, takie jak, przepraszam, legendy, pustkowie bądź Wadżet, bardziej przypominają mi Gwiezdne Wojny i może tam tych łowców pustkowi, pamiętacie, kojarzycie, to są chyba w tym stylu robione, albo w takim postapokaliptycznym. No tutaj Horus i Kapitan Amari też co fajne, bardziej na nie będę polował w legendach. Przypomina to oczywiście to, co ma żołnierz 76, te skórki, no i oczywiście nawiązuje do samej historii Overwatcha. No i oczywiście tutaj mamy niebieskie, czyli taki cytryn, granat, też fajny, o, bardzo fajny, Preydot. Też fajne, tak, spoko. No i Turkus. No jest standardowa, klasyczna, którą widzieliście, taka szara. Z dziurkami, a te też są z dziurkami. W płachcie tutaj w pustkowiu nie ma i w dzierżbie też są, a w łaskawej nie ma. Taka jednak elegancka ta łaskawa, dlatego ją sobie na razie ustawiłem. To by było tyle o skórkach, moi drodzy. Emotek mamy, no co, czas na herbatkę. O, bardzo fajne. Dezaprobata. I obrończyni. Czy nawiązuje też do historii całej Any. No jak na razie chyba czas na herbatkę jest najfajniejszy. No co, zwycięskie pozy, misja wykonana, obrończyni i siedząca. O, siedząca jest fajna jak na razie. Już wiem, na co będę polował oczywiście. Zemotek też mi się wydaje, tak wrócę na chwilę, to ten czas na herbatkę taki bardzo jest, jak to się mówi,
prowokujący. Obrończyni, no to jasne, idę za probata. W ogóle czas na herbatkę też tak mi się wydaje, nawiązuje troszkę, że Anna to taka babcia w tym całym zestawieniu, więc... Ale dobrze, kwestia, sprawiedliwość. Została wymierzona. Tak, dzieci. Dzieci, bawcie się grzecznie. No, dokładnie, no to tak jak mówię. Na matkę ręki się nie podnoszą. O, to tekścik do fary będzie, jeżeli będzie fara przeciwnej, to na pewno będzie należała. No i co, i tak aż widziałem, że jest sprawiedliwość prosto z chmur. Nie wiem, czy ona bardzo pasuje tutaj do Anny, ale no cóż. Nie mnie to oceniasz, tylko wam, prawda? Zobaczmy jeszcze graffiti. Coś tutaj ma na pewno Anna. Chociaż nie widzę, jeszcze nie jest aż tak bardzo. Jest tutaj leczących trochę dodane, więc no, jest słodziak, jest... No to będziemy to zdobywać na pewno spokojnie. Prezentacja zagrania. To mnie interesuje. Podstawowa jest taka. Ać! Mogliśmy widzieć w filmiku zapowiadającym Annę prosto w cel. To jest taka fajna, profesjonalna. No i strażniczka. Aha, i uśpienie. Fajna jest Anna. Taka babcia ze strzelbą i lekarstwem, więc zobaczymy, jak to będzie. No i broń jeszcze, zobaczmy, jak będzie legenda wyglądała. No, będzie rewelacyjnie wyglądała, jak ją kiedyś może w tym życiu zdobędę. Dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że cały filmik o Annie podobał wam się, że będziecie oglądali następne. No i tak jak chciałem jeszcze wspomnieć, następnymi filmikami oczywiście będą dalej tanki, gdzie po drodze może pojawić się jakiś zapis partii w Overwatch, zagrany wspólnie razem z moją drużyną. Dobra, trzymajcie się. No i co? Do następnego. Dołączcie do boju wartych.